przychodzę do Was z nowym filmikiem i będzie to tag. Tak nazywa się Wspomnienie lata 2015 i odpowiem w nim na kilka pytań właśnie związanych z minionym latem. Więc jeżeli jesteście ciekawi moich odpowiedzi, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Pierwsze pytanie. Najpiękniejsze miejsce, jakie odwiedziłaś tego lata? Najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłam tego lata, są to Mazury. Uwielbiam Mazury. Naprawdę jeżdżę już do tego regionu Polski od kilku dobrych lat i zawsze i nieodmiennie jestem zachwycona tym, jakie tam są krajobrazy, jaki tam panuje klimat i jak bardzo dobrze czuje się tam moja skóra również. Więc tak, zdecydowanie najładniejszym miejscem, jakie odwiedziłam w te lato, były to Mazury. Najczęściej noszona fryzura tego lata. Najczęściej, słuchajcie, w związku z tym, że było mega gorąco, to nosiłam włosy spięte. Albo to były włosy spięte w jakiś taki niezdarny koczek, albo były to włosy spięte po prostu w wysoki kucyk. Ulubiony outfit of the day tego lata, ulubione elementy garderoby. Jeżeli chodzi o outfity, to jakoś tak specjalnie nie przywiązuję wagi do tego, żeby wszystkie rzeczy, które mam na sobie, były jakoś specjalnie wystylizowane albo jakoś świetnie ze sobą dobrane, natomiast lubię się po prostu dobrze czuć we własnej skórze, więc zdecydowanie w minione lato u mnie dominowały spódniczki lub sukienki. I między innymi ta sukienka, którą teraz mam na sobie, jest ona bardzo zwiewna, jest ona bardzo kolorowa, więc tak, ona zdecydowanie była moim faworytem. Ulubiony wakacyjny kosmetyk. Jeżeli chodzi o kosmetyki w lato, to jest to kwestia oczywiście zawsze dyskusyjna, ponieważ jest gro ludzi, którzy uważają, że absolutnie w gorące upały się nie powinno nosić makijażu. Natomiast ja należę do tych osób, które po prostu lubią makijaż i lubią go robić, więc lubią w nim chodzić. I ja bardzo lubię kolorowe elementy w makijażu, kiedy jest ciepło, tak jak na przykład teraz, które są szczególnie, jeżeli jest to połączenie dopasowane właśnie do ust i do jakiegoś pojedynczego na przykład koloru ubioru, który akurat mamy na sobie. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie moim takim wakacyjnym kosmetykiem był CC Cream od Eveline, ponieważ on się sprawdzał mega w gorące upały. Jeżeli jesteście ciekawi tego, jaką ja mam opinię na jego temat, to zachęcam Was tutaj do testu na żywo, który przeprowadzałam. A teraz już przechodzę do następnego pytania. Ulubiony wakacyjny gadżet. I to właśnie jest pytanie, na które jest mi niezwykle ciężko odpowiedzieć, ponieważ ja oprócz bycia gadżeciarą telefonową i tyle tak naprawdę, to jakoś specjalnie nie przywiązuję wagi do różnych gadżetów, więc ciężko mi jakoś wytypować teraz konkretnie jeden gadżet, który jakoś specjalnie mi się upodobał. Natomiast jeżeli można by było zaliczyć książkę do gadżetów, to zdecydowanie w wakacje, tak, uwielbiam spędzać czas w podróży z książką. Ulubione jedzenie, potrawa tego lata. Zdecydowanie w lato lubię jeść lekkie rzeczy i zazwyczaj są to jakieś sałatki, więc mogę jeść od groma różnych sałatek, ale w sumie w tym roku najbardziej przypadła mi do gustu taka sałatka, którą sama sobie robię, a którą po części skarbiłam od mojej takiej dobrej koleżanki. Ta sałatka po prostu była takim miszmaszem, ja to tak nazywam, bo to była kapusta pekińska, trzy rodzaje papryki, ogórek zielony, jakiś tam pieszcz z kurczaka, serfeta i to wszystko było zmieszane z sosem koperkowo-ziołowym, jakoś mi to najlepiej smakowało. Do tego jakaś bagieteczka i było po prostu fajnie. Ulubiona czynność robiona tego lata. Jak byłam na wakacjach, na urlopie, to wkręciłam się w jazdę na rowerze. Kiedyś to bardzo lubiłam, później jakoś tak z biegiem czasu to po prostu u mnie gdzieś przewinęło z wiatrem. A właśnie teraz w te lato znowu pokochałam się z rowerem i jeździłam na nim bardzo dużo razem z moim mężem i też z jego podwnostwem. I tak, zdecydowanie to była czynność, którą bardzo lubiłam robić. I tak, tutaj pewnie wszystkich zdziwię, ale nie lubię się opalać, więc to nie była moja ulubiona czynność w lato. Przedostatnie pytanie. Pierwszy raz tego lata. No pendolino, słuchajcie, jechałam pendolino w te lato pierwszy raz w swoim życiu. Byłam zachwycona i po prostu, szczerze powiedziawszy, nigdy więcej mam zamiar nie wsiąść do naszego tradycyjnego PKP, ponieważ wiem, że można pendolino wyhaczyć za bardzo dobrą cenę. Ja pendolino akurat jechałam do Warszawy i z Warszawy i naprawdę to jest mój taki pierwszy raz z pendolino, który będę wspominała chyba do końca życia, ponieważ
naprawdę niesamowicie pozytywne wrażenie ogólnie na mnie właśnie wywarło Pendolino. Koniecznie musicie się przejechać. I ostatnie pytanie, jakaś rada w kwestii pakowania na wyjazd? Moja rada jest taka, żebyście zawsze, ale to zawsze, pamiętajcie o tym, żeby nigdy nie zapomnieć o tym, żeby jak najwięcej czytać. I to by było na tyle moich odpowiedzi na pytania dotyczące tego tagu. Jest to kolejny tag na moim kanale, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Bardzo chętnie usłyszę Wasze odpowiedzi na te pytania, więc jeżeli jesteście zainteresowani nakręceniem takiego filmu lub odpowiedzeniem sobie na takie pytania lub w komentarzach, to zachęcam Was do opisu, ponieważ tam znajdują się wszystkie te pytania, które tutaj wymieniłam, na które odpowiedziałam. Jeżeli jesteście zainteresowani również tym, jakie pytania udzieliły inne dziewczyny z naszej grupy Magnolia Girls z Media Craftu, to serdecznie Was zachęcam do zajrzenia w opis. Tam znajdziecie linki do kanałów dziewczyn oraz do tych filmików właśnie z tym tagiem. A ja już dzisiaj Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tagi. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!